dzisiaj na warsztat, jak już widzieliście we wstępie, idzie aromat szwedzkiej firmy Strands, aromat pod nazwą Apricot Brandy. Słuchajcie, oryginalny alkohol Apricot Brandy, jest to brandy morelowe, alkohol bardzo znany, można go znaleźć w sklepach i bardzo często stosowany do drinków. Ale Apricot Brandy można nie tylko stosować do drinków, można go też pić samego. Jest naprawdę bardzo fajny, lekko owocowy, słodki, intensywnie pestkowy, pestkowo-koniakowy aromat. Ta pestka i koniak są bardzo wyraźnie wyczuwalne. Koniak, brandy. Jest dość słodki, nie jest za słodki, dlatego jak dla kogoś jest za słodki, może dodać kosteczkę lodu. Pozwolimy mu się delikatnie rozpuścić. O. Naprawdę doskonały aromat. Jak zawsze polecam kupowanie zaprawek w formie fill-up. Po rozcieńczeniu alkoholem od razu macie buteleczkę z ładną etykietą do postawienia na stole. Zatem tak, Apricot Brandy możecie pić sam, ale także w fajnych bardzo koktajlach i drinkach. Dzisiaj 3 drinki z dodatkiem Apricot Brandy. Dodatkowo będziemy potrzebowali gin. Już jakiś czas temu robiłem drinki z ginem, więc gin mam gotowy. Mam Blue India Gin, Engelsk Dry Gin i London Gin. Dodatkowo będzie potrzebny sok pomarańczowy i nektar jabłkowy. Specjalnie powiedziałem nektar jabłkowy, bo do tego drinka lepszy będzie nektar niż czysty sok. Lepszy będzie taki nektar jabłkowy z delikatną zawiesiną. Słuchajcie. Zatem przystępujemy do wymieszania pierwszego drinka. Oczywiście shaker. Do 2 pierwszych drinków będzie potrzebny shaker. I do pierwszego kieliszek koktajlowy. Kieliszka dzisiaj nie schłodziłem w zamrażalniku, dlatego schłodzę go lodem. Zatem kilka kostek lodu do kieliszka, żeby go po prostu schłodzić. Szybciej w zamrażalniku jest, więc jak macie miejsce na szkło w zamrażalniku, lepiej do zamrażalnika. Jeżeli nie ma, wrzucamy kostki lodu i akurat w czasie przygotowania drinka kieliszek nam się schłodzi. Zatem co? Shaker. 3 kostki lodu. O, znowu uciekł. 2, 3. 40 ml ginu. Do pierwszego drinka pod nazwą Moon użyjemy Blue India Gin. Zatem 40 ml. Gin już mamy. 40 ml Apricot Brandy. I 40 ml soku pomarańczowego. Wszystko należy energicznie wstrząsnąć. Kieliszka koktajlowego lód możemy usunąć. I za pomocą sitka przelewamy do kieliszka koktajlowego.
Pierwszy miks gotowy. Nazwa, oryginalna nazwa koktajlu Moon. Czemu Moon? Nie wiem. Jak smakuje? W porządku. Dla niektórych może być za słaby. Dla niektórych w sam raz. Lekko wytrawny. Czuć delikatnie tą pestkowość i to brandy, zaprikot brandy. Sok pomarańczowy nie przebija. Gin nadaje tej wytrawności temu koktajlowi. Zatem pierwszy gotowy. Moon. Czas na mix. Koktajl numer 2. Słuchajcie, numer 2 pod tajemniczą nazwą Paradiso. Do niego użyjemy wysokiej szklanki. Wysokiej szklanki koktajlowej wypełnionej lodem. Niech będzie. Dodatkowo od razu 3 kosteczki do shakera. Tradycyjnie. I zaczynamy. Do numeru 2 idzie Engels Dry Gin i damy go 40 ml. Apricot brandy. I 140 ml soku pomarańczowego. Osiemdziesiąt. 120, 140. Składniki energicznie mieszamy w shakerze. Przelewamy tradycyjnie przez sitko do szklanki. Słuchajcie, Paradiso gotowe. Niby te same składniki, a zobaczcie, jaką wspaniale wygląda. Jaka fajna pianka się układa w szklance. No i kolory jakby troszeczkę inne, prawda? Mamy Moon i Paradiso. Tu już jest bardziej wyraźny ten aromat soku pomarańczowego, jak w smaku. Delikatny, jednak zdecydowanie pomarańczowy smak przebija. Nie czuć w ogóle tej goryczki ginu, natomiast też się przebija aromat tego apricot brandy. Więc czujemy to brandy, czujemy pestkowość tego aromatu. No i sam drink jest fajny, kremowy. Ta tutaj pianka, która się zebrała, bardzo fajnie się to pije. Ze słomeczką. Zatem Paradiso. No i ostatni drink przygotowany na dzisiejszy film to Uśmiech Anioła. Do pierwszych dwóch wykorzystywaliśmy sok pomarańczowy. Do Uśmiechu Anioła będzie potrzebny właśnie nektar jabłkowy. Zatem wysoka szklanka. Wypełniamy lodem.
od razu również 3 kostki do shakera. Kosteczkę jeszcze do szklanki. Dobra. I do ostatniego drinka idzie London Gin. 30 ml ginu. Apricot brandy. I 120 ml nektaru jabłkowego. 120. 40. 80. 120. Składniki energicznie mieszamy. Mieszamy, szajkujemy, jak to woda. I przez sitko przelewamy do szklanki. I uśmiech anioła gotowe. Uśmiech anioła. No, ten mój sok, ten mój napój jabłkowy niestety okazał się klarowny, więc drink nie wygląda tak jak powinien, ale zobaczymy jak smakuje. Ta pestkowość, która pochodzi od apricot brandy, doskonale współgra z sokiem jabłkowym. One się uzupełniają. Nie czuć prawie w ogóle ginu. Nie ma tej cierpkości, tej goryczki od ginu. Natomiast jest orzeźwiający i bardzo fajny. Wiadomo, ktoś może powiedzieć, że jest zbyt słaby, ale zawsze można dolać troszeczkę wódeczki, żeby był mocniejszy, a równie dobry. Zatem słuchajcie, 3 bardzo fajne miksy z wykorzystaniem aromatów gin, zaprawek gin i aromatu Philapp apricot brandy. Tak jak wspominałem, polecam kupowanie Philappów, ponieważ w ogóle jakościowo są naprawdę na wysokim poziomie, te aromaty są naprawdę dobre, a dodatkowo zawsze mamy butelkę, którą możemy postawić fajnie w barku, fajnie się prezentuje w barku, czy możemy postawić na stole i bezpośrednio podawać. Zatem w dzisiejszym filmie to wszystko. Już niedługo kolejne. Przygotowuję kolejne drinki, które będę mógł Wam zaprezentować. Oczywiście drinki na bazie aromatów do alkoholu, bo to jest tańsze, wygodniejsze, szybsze. Polecam Wam zabawę. Na razie.